Dobry wieczór. Bardzo, bardzo się cieszę, że znowu Państwa widzę. Bardzo się cieszę, że znowu zaczynamy jakiś nowy wieczór, a tym bardziej, że ten wieczór na pewno zostanie nam wszystkim w pamięci, bo Piwnica pod Baranami to była retrospekcja kilku różnych naszych koncertów z serii, z cyklu Forum Humanum Mazurkas. Chociaż ostatnio praktykujemy już cykle, które się nazywają Sympozjon i Warietę Literackie. A oprócz tego jest jeszcze inny cykl takich koncertów okolicznościowych z okazji różnych świąt narodowych i tak dalej. 27. Forum Humanum Mazurkas. To trzeba zrobić. Tak sobie myślę, proszę Państwa, jak są jakieś festiwale, jest 20, to już jest taka wielka rocznica, ale to jest jeden na rok, a my robimy jeden na miesiąc. Także mam nadzieję, że będą następne też ciekawe. No już mogę zapowiedzieć, na 9 lipca będzie to Bogusław Kaczyński, Bogusław podkreślam, Kaczyński in memoriam, który zaprezentuje też tutaj na scenie jego kolega artystyczny, dyrektor wielu scen operowych, pan Sławomir Pietras. Ale będą artyści z Poznania, bo chcemy troszeczkę zapoznać Państwa ze sztuką, że tak powiem, centrów, czy też stolic kulturalnych, jak Białystok, jak Wrocław, jak Kraków właśnie przede wszystkim, jak Szczecin, Gdańsk. I będziemy też zapraszać zespoły artystyczne z tamtych miast, które mają na pewno dużo do powiedzenia warszawiakom. Chociaż Ożarów nie chce być Warszawą. 96%, tak, panie starosto, czy panie burmistrzu? Właśnie, pan starosta tutaj jest, który jest też współorganizatorem tego koncertu. Pan starosta Jan Rzychliński, proszę bardzo. Nie ma dzisiaj pana burmistrza, bo jest gdzieś bardzo daleko za granicami. Ale pan burmistrz też jest współorganizatorem tego koncertu. Także bardzo dziękuję za współpracę władz lokalnych, co udowadnia, że kultura w tym rejonie Warszawy, w tym rejonie Polski ma wsparcie władz samorządowych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do sedna. A wiecie Państwo, że Forum Humanum Mazurkas ma zawsze w programie spotkanie z artystą, robimy specjalny film czy filmik, taki wstępny, później robimy duży film, który będzie pokazany później, ale teraz taka retrospekcja, która pomoże Państwu się zapoznać z naszym artystą, który wystawił tutaj kilkadziesiąt swoich dzieł. Chciałbym, żebyście Państwo zapoznali się z krótkim filmem tego oto pana Jana Sumikowskiego, który jest nieprawdopodobnie pracowity, pracuje 23,5 godziny na dobę, cały czas w swoim laboratorium, które mamy tutaj, w swoim studio. I chciałbym przy okazji, żebyście się Państwo zapoznali. My mamy stronę, która się nazywa Forum Humanum Mazurkas. Gdy wejdzie na tą stronę, tam są wszystkie filmy od 5 lat, jakie powstały. Tutaj jest kilkaset filmów. Wszystko jest zdokumentowane i tam Państwo się też odnajdą na tych filmach, bo bez przerwy pokazujemy też naszą kochaną publiczność. Zapraszam na ten film, a później spotkanie z malarzem, a później ciąg dalszy. Jeszcze mamy te 9 godzin dzisiaj do bycia z sobą. Zapraszam. Przyjechaliśmy do wsi Kłębowo, koło Licbarka Warmińskiego, aby po raz pierwszy spotkać się z malarzem Tadeuszem Bałakierem. Artysta tworzy wspaniałe obrazy Warmii i Mazur, tych cudownych krain na północy naszego kraju, które latem przyciągają setki tysięcy turystów, wabiąc swym pięknem i możliwościami aktywnego wypoczynku. Thank you.
Panie Tadeuszu, jest pan specjalistą od pejzażu, no wspaniałego pejzażu, dlatego tu przyjechałam, bo się zachwyciłam pana pejzażami. A mógłby pan pokazać, czy czasami też tutaj na podwórku, w ogrodzie też pan maluje? Właśnie rozstawiłem sztalugi, bo kwitną jabłonie i maluję taki plener z kwitnącymi jabłoniami, także zapraszam. No to chodźmy, zobaczymy, tak. O, i tak bez krzesełka na stojąco? Tak, tak, bez krzesełka. Nie przeszkadza panu piesek, jak pan maluje? Znaczy, on już się przyzwyczaił do tego, że maluje i lubi towarzyszyć po prostu spokojnie. No mamy szczęście, że jest piękna pogoda. Wprawdzie dojechaliśmy tutaj późno, z Warszawy, ale jeszcze złapaliśmy piękną pogodę, zobaczyliśmy bociana, no i te kwitnące tradycyjne jabłonie, piękne, rozłożyste. Akurat dobrze państwo trafili, bo wiosna w tej chwili na całego u nas. Tutaj to tak widzę, że dużo kolorów jeszcze pan nie zastosował, ale tak normalnie to u pana jest dużo kolorów. I zawsze mi się kojarzą pana obrazy z błękitem, z jakimiś różnymi odcieniami niebieskości. I róż pan stosuje często. No tak ostatnio, tak, dość sporo tego. Tego różu. Wiem, to się rzadko zdarza, ale u pana jest dużo tego różu. Tak, ja bardzo lubię też impresjonizm francuski. I może wpływ tego impresjonizmu, że ta kolorystyka u mnie jest tak bogata. To światło, tą przestrzeń, te powietrze jakby. To wtedy się błękity stosuje, bo one dają taką lekkość i zwiewność, wrażeniowość taką. Ale ta dekoracyjność pana obrazów, niektórych, przyglądałam się wczoraj obrazom, niektóre przypominają mi też młodą Polskę, tą krakowską i Mehofera, na przykład ten zaczarowany ogród, też jabłonie, sad, coś takiego. U pana też podobne jakieś elementy czasami widzę. Bardzo lubię okres młodej Polski i ten okres mnie zafascynował. Jak poznawałem malarstwo Chełmuńskiego, Wyczółkowskiego, Stanisławskiego i innych polskich malarzy z tego okresu. I w zasadzie ten okres ma taki decydujący wpływ na moje malarstwo, bo to jest jakby mój język malarski też. Mnie on fascynuje, dlatego moje malarstwo trochę odbiega od nowoczesnego, prawda? Jestem trochę taki tradycjonalistą. No jest jakaś tam duchowość, jakaś tajemnica, jest jakaś oryginalność w tych obrazach. Te pejzaże nie są banalne. Na przykład absolwenci tutaj Gdańskiej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych, oni inaczej malują niż pana. Pan skończył Krakowską Akademię. A u pana jest ta fascynacja właśnie tą młodą Polską, która również jest widoczna u absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ale też koloryzmem. Pan też troszkę się zaraził chyba tym koloryzmem. Chyba tak, dlatego że ja dużo oglądałem w muzeum i dużo wystaw było malarzy okresu Młodej Polski. Dużo wystaw takich było w Krakowie podczas studiowania. Chodziłem na te wystawy. No i mnie to właśnie fascynowało zawsze. Ale także koloryzm no, jest taki bardziej niesforny, taki mniej zdyscyplinowany, taki bardziej swawolny, powiedziałabym, w kolorze. I w niektórych obrazach to u pana też widać. Bo niektóre obrazy są takie ułożone, pejzaż jest taki dokładny, bogaty kolorystycznie, ale taki no, nie szalony. A czasami są pana obrazy takie trochę szalone, jak u kapistów. No czasami trzeba trochę w różne strony jakby poszukiwać. Czasami to zależy od psychiki malarza. Potrzebuje takiego jakby podejścia od takich kolorystycznych, stonowanych tych obrazów. Tylko czasami potrzebuje podejścia. Szczególnie wiosną to się odczuwa, jak brak światła, brak tego koloru. Zimą się maluje takie szare. Zwłaszcza tutaj, bo tutaj światło jest inne niż w centralnej Polsce czy południowej. Tak. Cienie są inne. Te cienie są dłuższe. Tak. No ale to jest taka specyfika tego naszego tutaj regionu, że jest takie światło i to się odbija właśnie w malarstwie, prawda? To ma też swój urok po prostu.
ten kościółek pan kiedykolwiek malował? Oj, wielokrotnie. Tak? Bardzo dużo. W różnych porach. Nieraz z okna malowałem, bo widzę bardzo dobrze z okna. Zimą widać bardzo dobrze ze względu na to, że drzewa obrzucają liście, tylko konary jakby tworzą taką strukturę fajną. Poza tym wieża jest często ośnieżona, więc dodatkowy efekt. A ile lat ma ten kościółek? To jest z XIV wieku kościół. Wieża dobudowana była w XVII wieku, drewniana. Także to jest naprawdę zabytek. Tak się złożyło, że 27 Forum Humanum będzie poświęcone od strony scenicznej Piwnicy pod Baranami. A pan skończył Krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Zgadza się. Wprawdzie pokaże pan głównie na swojej wystawie Warmię i Mazury, bo takie było moje zamówienie i takie pragnienie. Ale może pan znajdzie w swojej pracowni chociaż jeden obraz z Krakowa, żeby też pokazać Kraków, jak pan go widzi. Dobrze? Dobrze? Można pana poprosić, tak? Jeżeli znajdę, to chętnie pokażę tak na wystawie. Ja bywałem w Piwnicy pod Baranami, mieszkając w Krakowie, studiując, także chętnie zobaczę występy w Piwnicy pod Baranami. Bardzo cieszę się z tego, że będzie to razem z moją wystawą. Oprócz wernisażu wystawy, to jest zawsze jakiś bardzo bogaty program artystyczny, sceniczny. Ja powiem tak, zorganizowałam już bardzo dużo wystaw i do tej pory nie zdarzyło mi się znaleźć malarza, który by właśnie ten temat eksploatował, czyli pejzaż Warmii i Mazur, ponieważ 8 lat mojego dzieciństwa spędziłam na Mazurach. Więc ja to bardzo lubię, te klimaty i te pagórki, i jeziora, i tą roślinność, i lasy, to wszystko bardzo kocham. To wie, za 200-300 lat może te obrazy będą tak znane jak tych impresjonistów francuskich. No, jesteśmy świadkiem bardzo ciekawego przedsięwzięcia artystycznego. W tyle kościółek XIV-wieczny. Tak. Jabłonka. Ale niech pan powie, czy stuletnia. Dla pana to malowanie to jest taka ciężka praca, orka, czy pan taką ma jakąś wewnętrzną potrzebę, że musi pan malować? Trochę jest w tym drugim właśnie zdaniu coś prawdy, dlatego że to troszeczkę jakby uzależnienie jest, że jakby narkotyk taki. Jeżeli ja nie maluję, to ja trochę źle się czuję. Trochę chyba adrenalina jakaś, po prostu jakieś emocje, które trzeba wyrzucić. To chyba dobrze, bo to nie jest taka męka po prostu. To jest potrzebne, dlatego bardzo chętnie maluję w plenerze, bo plener dostarcza właśnie tych emocji. I właśnie te powstają wtedy takie emocje, których nie ma malując w pracowni. No a właśnie. Te emocje są potrzebne przy tworzeniu, bo wtedy więcej jest tej ekspresji na obrazie, tych emocji. Musi też pośpiech być, tak, bo to się tak zmienia wraz z właśnie to z tą wędrówką słońca na nieboskłonie. Tak. Poza tym jest ta obserwacja światła, obserwacja koloru w naturze. To jest takie prawdziwe. To później widać na obrazie. Jeżeli się maluje w plenerze, obserwuje się dużo w plenerze, dużo się bywa w plenerze i obserwuje się, to później to wszystko procentuje, że jest więcej takiej prawdy, jeżeli chodzi o to malarstwo. To jest ważne. Światło się zmienia, robi się chłodno. Tak. Już cienie, które maluję, też znikają, więc temat musi poczekać do jutra. No tak często bywa. Widzę, że ponieważ światło nam trochę ucieka, zatrzymamy to, ten nasz eksperyment. I Janeczka, jutro dokończy pan, dobrze? Dobrze. A ja tylko zrobię zdjęcie teraz razem z tobą i z panem przy tym na tle tego. Proszę bardzo, pani Tadeuszu. Tak, moment. Nowy mój artysta. Tak, nowe odkrycie. Uwaga, tutaj uśmiech ładnie. A jak jest na imię? Ula. Ula, podejdź bliżej pana jeszcze. Ulo, chodź tutaj, chodź. Ula. Chodź. Jeszcze ostatnie, uwaga, w pionie. Dziękuję bardzo. No, to teraz przerwa, zasłużona przerwa na klatkę. Tak, zapraszam. To nie będzie pan tego zbierał? Nie, ja zostawiam to tak. Tak? Tak. Tylko ci nie szkodzi? Nie. Spotkanie na żywo z artystą
jego sztuką i otoczeniem, w którym tworzy, daje zwykle głębsze przeżycia emocjonalne i intelektualne niż słowa w katalogu lub zdjęcia na Facebooku. Polubiliśmy Tadeusza Bałakiera i jego obrazy. Zrobimy więc film o artyście i jego twórczości. Pokażemy go Państwu na finizarzu w następnej edycji Forum Humanum Mazurkas.